Apel o przesłanie formularza konsultacyjnego w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do rządowego programu budowy dróg krajowych wystosował prezydent Suwałk. Skierował go do mieszkańców miasta, organizacji tutaj działających oraz do przedsiębiorców i instytucji. Uwagi można zgłaszać do 17 września, a dokument wystarczy przesłać do Ministerstwa Infrastruktury pocztą elektroniczną lub tradycyjnym listem. Na dole ekranu prezentujemy oba adresy. Formularz można pobrać ze strony umsuwalki.pl. Jest to plik o nazwie Uwagi do RPBDK 2030. Należy w nim dokonać drobnej korekty. Opublikowany przez urząd formularz zawiera dane suwalskiego ratusza. Tutaj w pierwszej tabeli należy wpisać własne dane. Dalsza część to oświadczenia dotyczące danych osobowych. Druga tabela zawiera już gotowe, przygotowane przez prezydenta miasta uwagi. Na końcu wystarczy się podpisać. Drugi z dostępnych formularzy to druk opinii w sprawie alternatywnego przebiegu drogi łączącej Augustów z Białymstokiem. Ten dokument po wniesieniu poprawek dotyczących danych podmiotu składającego opinię oraz złożeniu podpisu znajdującego się na końcu dokumentu należy skierować na prezentowane na dole ekranu adresy. Od zaangażowania mieszkańców Suwałk, firm i instytucji zależy, czy za kilka lat do Białegostoku będziemy jeździć przez Ełk, czy znacznie krótszą trasą, ale znacznie szybszą i wygodniejszą niż ta obecna. W minionym tygodniu suwalscy radni, niezależnie od przynależności klubowej, 22 głosami opowiedzieli się za trasą krótszą, wskazywaną przez samorządowców z województwa podlaskiego. Podczas sesji za takim rozwiązaniem opowiedział się również poseł Jarosław Zieliński, który podczas posiedzenia Suwalskiej Rady Miejskiej zachęcał do udziału w konsultacjach.